Anna Frelich tę noc wspomina ze łzami w oczach, ponieważ wciąż drży na samą myśl o tym, że obca osoba chodziła po jej mieszkaniu. Tu mam te portfele, to było wszystko wywalone. W nocy włamywacze wdarli się do domu państwa Frelichów. Rano mieszkańcy zastali tylko bałagan w mieszkaniu oraz puste pudełka po biżuterii. Zniknęła obrączka pana Zbigniewa, którą nosił na palcu przez 40 lat, a Annie Frelich zabrano złoto, które miało ogromną wartość sentymentalną. Sentyment miałam, to zaraz po ślubie mąż mi kupił takie mniejsze, miałam kolczyki, dam sobie takie duże zrobić. I jeden mi syn kupił na 40-lecie, żeśmy teraz mieli, nie? No jeden dostałam pierścionek, po zmarłe bratowy brat mi dał, no. Dla chodzieskiej policji włamywacze wciąż są nieuchwytni. Od wiosny, tak jak mówiłam, mamy do czynienia z około 30 zdarzeniami. Z tym, że tak jak mówiłam, część zdarzeń to są kradzieże z włamaniem, część same kradzieże. Główne miejscowości Chodzież, Margonin, nieco mniej w Szamocinie i w Budzyniu. Jednak liczba poszkodowanych rośnie. Złodzieje weszli także do domu Marka Ferfeta, kiedy wszyscy lokatorzy spali. Weszli przez uchylone okno, to nie gdzieś z tyłu, z boku, aczkolwiek były w całym domu pouchylane okna, bo to było lato, ale oni weszli centralnie od ulicy. Centralnie przez okno sobie weszli, przyszli, swoje zrobili i drzwiami wyszli, nie pozostawiając praktycznie śladów. Dzięki temu małemu bohaterowi włamywacze musieli szybko się ewakuować, ponieważ ten dźwięk obudził lokatorów. Złodzieje zdążyli zabrać tylko portfel. Z problemem włamań do mieszkań boryka się nie tylko powiat chodziecki, ale także w powiecie pilskim odnotowano kilka podobnych sytuacji. Takim ostatnim przypadkiem było zdarzenie w Ujściu sprzed kilku dni, gdzie sprawcy zostali zatrzymani na miejscu na gorącym uczynku. Byli to trzej mieszkańcy właśnie gminy Ujście w wieku 20-42 lat, którzy dokonali włamania do jednego z domków jednorodzinnych, no i chłupem wówczas padł sprzęt, głównie RTV. Jak zauważa burmistrz Roman Wrotecki, również włamanie do domu jednorodzinnego w Ujściu może być powiązane ze zdarzeniami, które miały miejsce na terenie innych powiatów. No, mamy do czynienia z kilkoma przypadkami włamań na terenie Ujścia i z dwoma przypadkami na terenie Nowej Wsi Ujskiej. Wygląda na to, że jest to jedno z bardzo wielu zdarzeń, które ma miejsce na terenie właściwie środkowej Wielkopolski, powiatu chodzieckiego, powiatu pilskiego. Póki co mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Już niebawem na tym skrzyżowaniu pojawi się monitoring, który odstraszy włamywaczy. Jednak mieszkańcy Szamocina nie mogą czuć się tak bezpiecznie, dlatego sami pomagają policji w schwytaniu przestępców. Właśnie w takim celu powstała Straż Obywatelska, która regularnie patroluje okolice. Ci ludzie, którzy tutaj są zebrani z tyłu za mną, oni głównie z własnej woli zgłosili się do patroli, jeżdżą po gminie Szamocin, obserwują, jeżdżą powoli, obserwują domostwa naszych mieszkańców. Zgłaszamy wszelkie zachowania dziwne, czyli dziwne samochody, ludzie w samochodach, którzy jest ich trzech, czterech, stoją, obserwują jakieś domy. No głównie działamy zapobiegawczo. Póki co zainteresowanie problemem włamań w powiecie chodzieskim jest ogromne. Za sprawą fanpage'a na Facebooku mieszkańcy mogą dzielić się bieżącymi informacjami. Zapoznać się z informacjami, jak uniknąć włamania, na co reagować, na co zwracać uwagę. No a przede wszystkim mogą jakieś swoje rzeczy, które widzieli, przekazać mi, ja informacje przekazuję policji i być może dotrą do policji jakieś informacje, których nie posiadają, a jak wiadomo, to mieszkańcy zawsze są na miejscu przestępstwa pierwsi, później jest dopiero policja. Mimo wszystko wciąż nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za włamania do domów. Policja ustala przyczyny zdarzenia i ma nadzieję, że uda im się złapać przestępców.